panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Troszeczkę słów muszę powiedzieć w obronie tej ustawy, bo jeżeli my z tej pięknej mównicy mówimy w ten sposób do prawodawstwa, które tutaj się dzieje w Sejmie, to chyba nie do końca uchodzi. Można wskazać pewne elementy, które mogą danej grupie politycznej nie odpowiadać, a nie powiedzieć generalny ten sposób. Akurat ta ustawa wcześniej, przed jej nowelizacją, była dobra. Dostosowywaliśmy ją do przepisów Unii Europejskiej, do dyrektyw, które są i mają obowiązywać w pewnych zakresach dotyczących gospodarki odpadami i stąd patrząc na te dyrektywy, które są wprowadzane w Unii Europejskiej, widać, że ten obszar jest bardzo konkretnie regulowany i coraz częściej i dbalej myślimy w prawodawstwie o tym, żeby nasze środowisko było czyste. Stąd to, co my możemy na zewnątrz zrobić z wszystkimi rzeczami, jakie są odpady, okazuje się, że należy to określić, powiedzieć, jak to posprzątać, jak to wykorzystać, jak to zrobić. I tu mam pytanie do pana ministra, bo troszeczkę widzę, że nie wszyscy na tej sali znają poprzednią ustawę. Jakie regulacje prawne w poprzednich zapisach ustawy dotyczyły właśnie postępowania z odpadami medycznymi? Ponieważ tutaj też bardzo długo zastanawialiśmy się, czy tę alternatywną metodę dopuścić do postępowania z odpadami. Szukaliśmy takiego sposobu, że jeżeli dopuszczamy tę metodę, to bardzo ściśle zapisujemy, co się będzie w danym momencie z tym odpadem dziać i cały czas będziemy wiedzieli, że ten odpad właściwie został zagospodarowany. Pewne analizy, które przeprowadził jeszcze Senat, no pozwoliło nam jednak skorygować nasze pogląd na ten temat, stąd powróciliśmy, żeby tę poprawkę przyjąć Senatu, ale oczekuję tego odpowiedzenia na moje pytanie. Dziękuję.